to wbrew pozorom nie jest Colt, to Remington. I to wbrew pozorom też nie jest Colt, to Renault. Tak jak wspomniałem we wstępie, nie mamy tu do czynienia z Mitsubishi Coltem, chociaż mamy wielki napis Mitsubishi i trochę mniejszy napis Colt. Tak jak w przypadku tego rewolweru, pomimo że dla wielu jest to po prostu Colt, tak no niestety, jeżeli kupujecie rewolwer, to raczej wybierzecie Remingtona, bo te Colty, chociaż są ładne, to nie do końca dobre. W przypadku tego samochodu bardzo łatwo rozpoznać recenzję, test oddzielić od jakiegoś promocyjnego materiału, jakiejś reklamy i tak dalej. Po tym, że autor na samym wstępie mówi, że jest to tam któraś generacja Mitsubishi Colta. No niestety nie jest. Jest to samochód Renault Clio, tylko przemianowany na Mitsubishi Colt, ponieważ Mitsubishi po prostu zawarło sojusz z Nissanem i Renault i teraz już samo nie robi takich samochodów, tylko sobie bierze gotowe produkty, tak jak było w przypadku Mitsubishi ASX-a. I tak jak w przypadku Mitsubishi ASX-a pisaliście tam w komentarzach, że za bardzo jadę po tym samochodzie, tak naprawdę nie jadę, tylko go po prostu oceniam według mojej wiedzy i mojego doświadczenia i moich oczywiście subiektywnych opinii, bo pamiętajcie, że każdy test to jest jednak subiektywna opinia. Natomiast w przypadku tego samochodu muszę powiedzieć, że jest to niezłe auto, wcale nie gorsze od poprzednika, bo jak wiadomo poprzednika tutaj raczej nie mamy, to znaczy mamy, ale to już pewnie nawet nie pamiętacie jak on wyglądał, wyglądał tak, była nawet wersja Cabrio, natomiast tutaj mamy po prostu solidne, porządne Renault Clio, oczywiście solidne, to mam na myśli bardziej to, że jest to już któraś tam generacja, natomiast nie to, że jest to solidny wóz, chociaż jest to całkiem niezły samochód. Mitsubishi Colta najłatwiej będzie Wam poznać z tyłu, ponieważ mamy tu wielki napis Mitsubishi, mniejszy napis Colt, co jakby rozwiewa wszelkie wątpliwości, że jest to jakiś inny samochód. Natomiast oczywiście ktoś, kto ogarnia motoryzację i wie, jakie są modele na rynku, to od razu dostrzeże podobieństwa do Renault Clio. Z przodu również nie ma jakichś sensacyjnych zmian, tu jest po prostu logo Mitsubishi zamiast logo Renault. Natomiast sprytnie tutaj zrobiono, że ten taki rąb zamieniono po prostu w znaczek z kamerą przednią z przodu, więc z kamerą przednią, więc no, jest to tak nawet nieźle przemyślane, nie jakoś żywcem przerobione, aczkolwiek zmiany są tu na przykład wyraźnie mniejsze niż w przypadku chociażby Suzuki Swaysa, gdzie tam całkowicie przemodelowano przód. Natomiast no, Mitsubishi Colt jest po prostu ładną wersją Renault Clio. Oczywiście nie będę się tutaj jakoś rozwodził nad tym, jakim samochodem jest Mitsubishi Colt, bo jest to znane już od dłuższego czasu Renault Clio, natomiast to, co w środku wyróżnia ten samochód na tle Clio, to jest po prostu znaczek Mitsubishi dorobiony do tej kierownicy. Wnętrze jest ładne, zgrabne, przyjemne, bardzo łatwe w obsłudze, wszystko jest tutaj mechaniczne, oprócz dźwięku, chociaż dźwięk mamy tutaj pod takim joystickiem pod kierownicą. Oczywiście tam pewnie użytkownicy Renault się do tego przyzwyczajają, ja nie do końca mogę się do tego przyzwyczaić. Dźwiękiem można też sterować tutaj za pomocą pól dotykowych, natomiast wszystko tu jest sterowane mechanicznie, co jest bardzo dobre. Pozycja za kierownicą niezła, aczkolwiek mam tutaj zastrzeżenie do regulacji. Tutaj zobaczcie, jest taka dźwigienka, pochylenie oparcia fotela jest takie stopniowe. Ta dźwigienka nie jest zbyt wygodna, ona jest umieszczona z tyłu, tu jeszcze jak zapniemy pas, to jeszcze pas ją tutaj przesłania, więc no nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Tak samo tutaj prawe kolano niestety, kierownica się reguluje w dosyć dużym zakresie, prawe kolano niestety tutaj opiera się o ten szeroki tutaj tunel środkowy przy drążku zmiany biegów i tu no niby się opiera, więc fajnie, ale z drugiej strony mogłoby być tu trochę więcej przestrzeni. Natomiast co do wnętrza samego w sobie, zwłaszcza z przodu, nie mam większych zastrzeżeń. Troszeczkę gorzej jest z tyłu. Ta klamka nie budzi niestety jakiegoś większego zaufania, bo ona jest taka plastikowa. Zobaczcie, jak ten mechanizm wygląda. Mam wrażenie, że to jak zamarznie i się pociągnie, to zaraz się złamie. Druga sprawa, tutaj ten otwór wejściowy bardzo ciasny. Nie jest to więc ani auto rodzinne, ani auto dla osób wyższych, które chciałyby podróżować z tyłu. No i zresztą jak widać, ja mam 1,80 m, no z tyłu moje nogi tak się mieszczą na styk, co prawda mieszczą się, ale już zaczyna wbijać w oparcie kolana. Gdyby to oparcie trochę przystawić pionowo, no to już by było lepiej. Jak kierowca lubi taką bardziej sportową pozycję za kierownicą, to już jest lepiej. Miejsca na stopy też tak trochę na styk. Kanapa umieszczona na dobrej wysokości, ale stosunkowo krótka. Kolana wysoko, no ale nie aż tak bardzo jakoś, że jest strasznie źle. Natomiast no nie jest to samochód do jeżdżenia z tyłu. Z tyłu też nie ma żadnych gniazd, żadnych kratek wentylacyjnych, tu jest po prostu pusto. Natomiast to, co jest fajne w Mitsubishi Colcie, to ta tapicerka. Bardzo mi się podoba ta podsufitka. To jest taki przyjemny materiał z wyglądu, troszeczkę jak filc, ale ma fajną fakturę, przyjemną taką, naprawdę no moim zdaniem po prostu zobaczcie, ładnie to wygląda, nie? Natomiast to, co jest takie trochę ubogie w tym samochodzie, to zobaczcie, tylko jedna rączka, ten uchwyt do trzymania się dla pasażera z przodu. Dla kierowcy nie ma, no ale to tam wiadomo nie jest zbyt potrzebne, ale zobaczcie, że z tyłu tego nie ma. No kurczę, żeby z tyłu tego nie było. Dobre jest natomiast to, że mamy tutaj oświetlenie zarówno dla pasażera siedzącego z prawej strony, jak i dla pasażera siedzącego z lewej. Otwieranie bagażnika w Mitsubishi Colcie jest tutaj, w tym miejscu, jest taki guzik. Niezbyt fortunne to jest rozwiązanie. Natomiast bagażnik całkiem spory. W ogóle tutaj producent obiecuje pojemność 391 litrów. Co w mojej opinii, tak jak to wyjmiemy, to jest taka gruba przesada. Jeżeli to jest 391 litrów, to ja bym chciał to zobaczyć, jak to mierzono, bo w mojej opinii tu jest co najwyżej 350, 360 litrów, to jest maks, naprawdę. Nawet myślę, że to jest bliżej 300. Te 390 litrów mocno przesadzone. Natomiast tutaj mamy subwoofer. Nagłośnienia Bose, bardzo fajne zresztą. Mamy haczyki na zakupy, mamy oświetlenie, tu drugi haczyk na zakupy, więc no, bagażnik przyzwoity. Ta półeczka tutaj trochę przeszkadza nam ta gaśnica, nie ma co z tym zrobić, tak na dobrą sprawę. Jest wysoko, więc tu można sobie wrzucić jakieś rzeczy i tu mieć jeszcze całkiem spory bagażnik. A, jeszcze to co dobre, to klamka do zamykania tego bagażnika, więc nie trzeba łapać za krawędź. No i to, że w sumie co prawda ja tu może bym uderzył w ten zamek, ale ten bagażnik, zobaczcie, że on jest tak bardzo do przodu idzie, że tu właściwie nie ma możliwości za bardzo uderzyć się, bo jak już tu się schylamy, no to już wiadomo, że obniżałem pozycję, więc fajnie to rozwiązane. Jak sami słyszycie, w samochodzie cicho nie jest. Przy prędkości 140 km na godzinę, no nie jest to nawet kompakt. Natomiast właśnie to, co teraz robię, jest chyba największą zaletą Mitsubishi Colta w porównaniu z wieloma innymi samochodów segmentu B. Mam na myśli po prostu jazdę w trasie. Jazda w trasie, czy to zwykłą krajówką, czy to autostradą, czy drogą ekspresową, jest powiedzmy obszarem, w którym Mitsubishi Colt spisuje się bardzo dobrze. Po pierwsze dlatego, że ma bardzo przyjemne zawieszenie, to znaczy jest ono miękkie, sprężyste, dzięki czemu mamy wysoki komfort resorowania, pomimo kół, które skonfigurowano w taki sposób, jakby tam prawie w ogóle nie było opon. I naprawdę to czuć przy niskich prędkościach, jak te koła, czasami miałem wrażenie, że po prostu nie ma w nich powietrza. Natomiast jak już jesteśmy w trasie, przy wyższych prędkościach, to zawieszenie jest fajnie sprężyste i naprawdę komfortowo jeździ się tym samochodem. Druga sprawa, systemy bezpieczeństwa. Asystent pasa ruchu. Mamy tutaj zarówno alarm ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, jak i asystenta pasa ruchu, który działa może nie jakoś idealnie, ale działa w mojej opinii bardzo dobrze. Jest sprawny po prostu i też nie wymaga ciągle trzymania rąk na kierownicy. Mam na myśli nie to, że sobie możemy puścić, tylko to, że tak jak na przykład samochody z grupy Volkswagena, one tam bardzo często upominają nas, że nie trzymamy kierownicy, pomimo że ją trzymamy. Natomiast w Clio, w Colcie jest to naprawdę dobrze zrobione. I jeszcze jedna rzecz, adaptacyjny tempomat. Adaptacyjny tempomat w tym samochodzie działa bardzo płynnie, co wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ na przykład w zwykłych Mitsubishi, mam na myśli tych prawdziwych Mitsubishi, jak Eclipse Cross czy wcześniej Outlander, tempomat adaptacyjny był bardzo agresywny. on po prostu mocno hamował, jak zobaczył samochód z przodu i później mocno przyspieszał. Tutaj dzieje się to wszystko płynnie, więc systemy te podstawowe, moim zdaniem to są takie dwa podstawowe systemy wspomagające kierowcę w czasie jazdy w trasie, czyli adaptacyjny tempomat i system utrzymania pasa ruchu, działają po prostu bardzo dobrze. No i trzecia rzecz, silnik. Silnik, który ma tylko litr pojemności, ma tylko 91 koni mechanicznych mocy, ale za to ma 6-biegową przekładnię. Powiem Wam tak, te 91 koni mechanicznych naprawdę dobrze robi, to znaczy ma się odczucie, jakby było tych koni przynajmniej 100-110, więc ta jednostka naprawdę jest bardzo fajna. Jest to oczywiście silnik Renault z wtryskiem pośrednim, który można zagazować, aczkolwiek Renault możecie kupić z instalacją gazową, natomiast Colta nie możecie, ale jest to naprawdę silnik do tego nadający się i co więcej, ta jednostka 1.0 TCE jest naprawdę bardzo dobrą konstrukcją, chwaloną. Ona tam czasami ma jakieś ubytki oleju, ale raczej przy takim ostrym katowaniu, jak ktoś jeździ bardzo dużo autostradą takim samochodem, to powinien sprawdzać poziom oleju, natomiast generalnie jest to bardzo dobry, udany silnik, więc tutaj naprawdę spory plus dla Mitsubishi Colta, więc to jest obszar, w którym Colt dobrze się czuje, jazda w trasie. To, co nie jest do końca super w tym samochodzie, to takie subiektywne odczucia. To znaczy tak, hałas, ale nie tylko to, że jest tu po prostu głośno. Są tu dźwięki, na przykład przy niższych prędkościach słychać, że coś trzeszczy tam z prawej strony, fotel czasami coś tam sobie trzeszczy. Taka właśnie jakość wykonania Renault. Naprawdę są tutaj czasami takie dziwne dźwięki. To znaczy ma się odczucie, że ten samochód nie jest jakościowo tak dobry jak na przykład samochody z grupy Volkswagena, czy nawet samochody japońskie. Druga rzecz, skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest fajnie zastopniowana, tu są takie dosyć długie przełożenia wbrew pozorom, jak na auto miejskie, teraz jadę 140 km na godzinę i mam tutaj włączony 6. bieg i obroty to jest 3100. Więc takie naprawdę spoko. Natomiast tu nie chodzi o 6. bieg, tylko bardziej o tę 2, 3, 4, raczej 3, 4. Są to długie przełożenia, więc po mieście jeździmy maksymalnie na 4. biegu. Na 5. się właściwie nie da. Tak jak w wielu samochodach konkurencji można spokojnie jechać na 5, nawet czasami na 6. biegu, tak w Colcie raczej 3, 4, więc to są długie przełożenia i to fajnie, bo okej, nie daje to jakiejś super dynamiki na takim przyspieszeniu 0-100 na przykład, natomiast dzięki temu mamy dużą elastyczność samochodu i możemy na tych biegach rozpędzać się do wysokich dosyć prędkości. Mamy takie fajne odczucie płynnego, fajnego przyspieszania, ale ta skrzynia biegów, poza tym, że jest dobrze zastopniowana, to ma właściwie same wady. To znaczy, w mojej opinii lewarek to w ogóle jest tragedia, on jest taki luźny, jakby w jakiejś masie, zamarzniętym smarze pracował. Do tego skrzynia bardzo... Znaczy, może nie bardzo, ale jest mało precyzyjna, po prostu jest mało precyzyjna i czujemy, jak te biegi trzeba wciskać, wbijać, tak one wchodzą nie tak, jak powinny. No powiem tak, w grupie Volkswagena albo na przykład w Mazdzie, jakbym miał taką skrzynię w używanym samochodzie z przebiegiem 200 000 km, to powiedział, że już tu skrzynia prawdopodobnie pada, a tu mamy nowe auto, tak? No on ma 5800 km przebiegu, więc ta skrzynia no niestety nie daje takiego odczucia, że jest to solidny wóz. Po prostu cały samochód, poza wizualną kwestią, bo tu naprawdę wnętrze jest fajnie wykonane, o tyle w takim odczuciu czysto mechanicznym podczas jazdy po prostu nie daje poczucia prowadzenia solidnego samochodu. I z zawieszeniem, o ile ono jest komfortowe w trasie, to też podobnie jest właśnie przy niskich prędkościach, tak jak mówiłem. Z jednej strony przez tą konfigurację kół wydaje się, że nie ma tam powietrza, z drugiej strony zawieszenie też jest takie... Trudno to określić, ona jest takie, nie daje poczucia takiej dużej pewności prowadzenia, to znaczy jak wchodzimy w zakręt, gdzieś tam są jakieś wyboje, to samochód się robi taki, wiecie, trochę mało stabilny, natomiast ogólnie prowadzi się ok. Wiadomo, że to nie jest żadna wyścigówka, ale Colt nie daje takiego odczucia prowadzenia solidnego wozu, jak na przykład samochody niemieckie. To, co bardzo lubię w silnikach Renault, to niskie zużycie paliwa tych jednostek, nawet tych, które teoretycznie nie powinny mało palić, ponieważ na przykład taki litrowy TCE, jak w tym samochodzie, no teoretycznie jest nawet mocno wysilony, ale wbrew pozorom potrafi naprawdę zejść do fajnych wartości. Tak w ogóle na co dzień przy takim zwykłym, normalnym użytkowaniu myślę, że jeżeli masz w miarę lekką stopę, ale nie trzeba być mistrzem eco-drivingu, to spokojnie zmieścicie się w 6 litrach na 100 km w takiej przeciętnej jeździe. Jeżeli poruszacie się drogą krajową, to będzie to poniżej 5 litrów na 100 km, natomiast już na przykład wjazd na ekspresówkę wcale nie wiąże się z jakimiś dużymi zmianami, bo to jest nieco ponad 5, no właściwie tam powiedzmy poniżej 6 litrów na 100 km i nieco ponad 8 litrów na 100 km na autostradzie. To też jest bardzo dobry wynik jak na auto segmentu B, tym bardziej, że na szóstym biegu przy 140 km na godzinę mamy już obroty nieco ponad 3000. Zresztą teraz na ekranie też widzicie wartości dla prędkości 90, 120 i 140 km na godzinę. To są moim zdaniem wyniki naprawdę bardzo dobre i to jest kolejny argument, żeby kupić Clio, zwłaszcza Clio w trasę, bo zobaczcie, że jeżeli będziecie poruszać się w takim przeciętnym tempie, czyli z prędkościami bliskimi dróg ekspresowych, no to właściwie mamy spalanie naprawdę przyzwoite, bo poniżej 6 litrów na 100 km i myślę, że też na autostradzie, jeżeli nie przekraczacie 140 na godzinę, to w takim realnym ruchu będą to wartości raczej bliższe 7 niż 8 litrów na 100 km. A co do jazdy miejskiej, to tu też Clio bardzo fajnie się spisuje, bo to są wartości rzędu 6-6,5 litra na 100 km, tylko tu trzeba bardzo umiejętnie operować biegami, trzymać te obroty gdzieś tam w okolicach 2000, co przy dosyć długich przełożeniach w przekładni niekoniecznie będzie łatwe, dlatego w takim przypadku fajniejsza byłaby automatyczna skrzynia biegów, no ale tak jak mówiłem, Clio raczej moim zdaniem segment B, ale na trasę. No i teraz uwaga, najważniejszy argument za tym, żeby kupić Mitsubishi Colta, to gwarancja. Gwarancja na ten samochód to jest 5 lat, na silnik, na wszystko, to znaczy na nadwozie tam jeszcze więcej, natomiast generalnie macie 5 lat spokoju od momentu zakupu tego samochodu, a wiele osób i tak nie jeździ dłużej niż 5 lat, a zwłaszcza już mówię o firmach, no to już kompletnie nie, więc ten samochód może się okazać hitem w firmach, no bo jeżeli macie na Renault gwarancję 2-3-letnią, tam w ogóle znaleźć informacje o gwarancjach to jest jakaś tragedia w wielu markach. W Renault na przykład wyczytałem komunikat, że 2 albo 3 lata, zależy się od modelu, nieważne, nawet jeżeli to jest 3 lata dla Clio, to i tak 5 lat dla Colta przebija to po prostu, no, masakruje, bo daje to pewność, że jak kupicie auto, to nawet jeżeli będzie to Renault, a wiadomo, z Renault to różnie bywa, nawet jeżeli Wam się będzie zapalać komunikat sprawdź układ wydechowy albo wtryskowy, co jakby to jest kwestia tylko czasu, to i tak macie 5 lat świętego spokoju. 5 lat gwarancji na ten samochód to jest chyba największy argument, a jeżeli nic Was nie przekonuje, to jest to jedyny argument za tym, żeby wybrać Colta zamiast Renault Clio albo innego samochodu segmentu B w ogóle, no bo ja nie powiem, żeby to był najlepszy samochód segmentu B, ale ta 5-letnia gwarancja naprawdę jest przekonująca. Oczywiście Hyundai, Kia dają też długie gwarancje, natomiast jakby chodzi mi w tej chwili o największą siłę Colta, tak? Największą siłą Colta jest po prostu gwarancja, więc w mojej opinii 90 tysięcy za taki samochód to jest już niestety dzisiaj całkiem rozsądna cena. Oczywiście Clio kupicie taniej, ale w mojej opinii, jeżeli chcecie samochód z dobrą gwarancją i chcecie nim pojeździć te kilka lat, to chyba jednak lepiej kupić Colta.